Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie. Zanim rozpoczniemy odcinek, to chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żebyście zasubskrybowali kanał i zostawili tam niżej łapeczkę i napisali komentarz. Na przykład możecie napisać komentarz daily. Dlaczego daily? Ponieważ daily jest na tym kanale, ale również daily jest na moim drugim kanale, który jest oczywiście w opisie, Filip Szczypka, tam możecie wbić, ponieważ tam przez cały grudzień pojawiają się daily vlogi. I dzisiaj, jak oglądacie ten odcinek, pojawił się bardzo ważny film tam, naprawdę fenomenalny film, ponieważ zjedliśmy bardzo ostrego burgera, który ma tam chyba 1,2 miliona w skali Scoville'a w ogóle ostrości. To jest naprawdę mega ostro, więc jak chcecie zobaczyć, jak ja i Mateusz, z którym nagrywam te vlogi, jak umieramy po prostu jedząc tego burgera, no to zachęcam, wbijcie link oczywiście w opisie. A ja witam was na Wariatkowie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zaplanowałem coś mega specjalnego, z tego powodu, że chciałbym pójść do tego szpitala, gdzie jest Milki, i no tak trochę ją jakby pośledzić, możemy tak to nazwać, bo po prostu chciałbym zobaczyć, jak ona spędza czas tam w tym szpitalu i zobaczyć, czego jej brakuje i po prostu brakujące rzeczy jej na przykład dać. A może przy okazji zobaczymy, jak też spędza czas, czy się dobrze bawi, czy na przykład może jednak się nudzi i trzeba jakiejś rozrywki czy coś. Może ją troszkę potrolujemy, zobaczymy, co się wydarzy. To wszystko oczywiście w dzisiejszym odcinku. Żeby móc przeprowadzić, prawda, to śledztwo jak najlepiej, no to mam tutaj przygotowaną podkę na niewidzialność i no jest ona na 8 minut, więc mam nadzieję, że nam tyle wystarczy. 8 minut to jest naprawdę dosyć sporo czasu, które nam potrzeba na to, żeby po prostu wejść tam, zobaczyć, jak ona spędza czas i tak dalej, i może coś dla niej przygotować, jakąś niespodzianeczkę czy coś tego typu. To tak naprawdę zobaczymy. Ja oczywiście, idąc tutaj tą jakże wybitną ścieżką, którą Marek zbudował, jakąś tutaj w ogóle z jakiejś, no to jest jakaś dyskotekowa ścieżka w ogóle, nie? Taka o, tu jakiś zejść, dobra, tam nie pokazuje. To jak chcecie zobaczyć, co tam jest, to wbijacie do Marka. Linku w opisie nie ma, bo go na tym filmie nie ma. Nie wiem, czy wiecie, ale zawsze jest link do osoby, która jest na filmie. No ale możecie wbić do niego, albo może wam zadam tego linka, jak nie zapomnę. Dobra, jesteśmy w szpitalu, szpital Wariatkowo. Widzę, że tam gdzieś Milki sobie krąży. Więc słuchajcie, ja piję potem w tym momencie, żeby po prostu być tam, no incognito totalnie, wiecie, nie wiadomo, mnie tam nie ma i tak dalej. Wchodzimy na górę i zobaczmy, co ona tutaj, jak spędza czas, bo to mnie bardzo interesuje. Dobra, jest sobie przy swoim łóżku i jakąś tabliczkę stawia. Okej, dobra. Ale nudy. Czyli ona zostawia, żebyśmy wiedzieli, że są nudy. Dobra, trzeba ją ogarnąć jakąś rzecz w takim razie, bo ona widać ewidentnie, że się nudzi, że nie ma co tutaj robić. Widzę, że kwiatek tutaj dalej stoi ode mnie i tak dalej. No nie, no bardzo dobrze, ja tu wiecie, jakiś kwiatek przyniosłem i tak dalej. Jakieś ciasteczka, dalej ten. Idę sobie na spacer, jakby co. Okej, czyli zostawia informację komuś, kto by tutaj przyszedł, że poszła sobie na spacer. Okej, czy pacjent może tak o sobie wychodzić w ogóle ze szpitala? Ej, to jest bardzo ważne. Czekajcie, gdzie ona poszła? Czemu ona poszła na górę? Co jest grane? Dobra, idziemy na górę w takim razie. Tutaj jest też jakieś łóżka, tu tam to coś. Dobra, idziemy jeszcze wyżej. Dobra, jest... To je... Ona wyszła na dach? Ej, tu się da wyjść na dach? Nawet nie wiedziałem. Dobra, jest na dachu. Czy to jest troszkę niebezpieczne, że ona jest na dachu? Tak nie powinno w ogóle być. Pacjent nie powinien chodzić po dachu, to jest... O kurczę, mega wysoko. Dobra, nie chcę na to patrzeć nawet. Dobra, schodzi na dół, więc chyba... Chyba to wszystko, co chciała po prostu się przewietrzyć na dachu. Pewnie zejdzie na sam dół, albo wróci od razu do siebie do łóżka. Może tak też być. Ale nie. Zeszła na dół i wychodzi ze szpitala. Dobra. Bo mam nadzieję, że ona nie ucieknie, bo to jest też bardzo ważne, że ona nie powinna uciekać ze szpitala. Wiecie, o co chodzi. I tak dalej. Dobra. Zobaczmy, co ona tutaj zostawia, bo jakąś tabliczkę znowu tutaj daje i nie wiadomo. Nara, jakby co, Milki jest u siebie w... Czy ona ucieka ze szpitala w tym momencie? Ej, czekajcie, bo ja to przed chwilą powiedziałem, a ona nagle ucieka ze szpitala. Zostawia jeszcze tabliczkę, że Nara, jestem u siebie w jakimś tym. Dobra, jeszcze wóz kradnie! Co jest grane? Dobra, czekajcie, ja wsiadam do środka, żebym mógł być z nią dalej. Żeby mi nigdzie nie uciekła daleko. Dobra, jestem w środku. I uwaga, dobra, jedzie sobie tym wozem, ulicą. Dobra, skąd ona ma prawo jazdy? Nie powinna mieć prawa jazdy w Minecrafcie. Dobra, ona jedzie w jakiejś kurcze haszcze. Co jest grane? Gdzie ona jedzie w ogóle? Jak ona... Czy ona odwiozła auto w jakieś miejsce po to, żeby nikt go nie znalazł i żeby... Co? Proszę mnie nie szukać, Milki. Ej, co jest? To jest przerażające, co tu się dzieje. Ej, ja nie wiem, o co chodzi. Czy ona jakoś, nie wiem, coś się źle czuje, czy co? Bo będzie, że nie będzie chciała pływać w tym. Dobra, czekajcie, idziemy za nią w takim razie. Ona idzie tutaj do Dave'a teraz chyba? Czekajcie, że tu jest... Ale dziwny płot. Dobra, nieważne. Idźmy za nią. Ona wchodzi na żab... Co jest? Przecież mogła stąd przeskoczyć. Nieważne. Idźmy za nią w takim razie. Zobacz. Dobra, siedzi sobie u Dave'a na sofie. I co z tym faktem?
Marchewki mu rozwalał, co jest? Dobra, dobra, bierze mu marchewki, no dobra, dobra, no przynajmniej zasadziła z powrotem, więc myślę, że Dave jej to wybaczy, myślę, że nie będzie miał, możliwe, że nawet nie zauważy, bo mu to wyrośnie na nowo, zanim przyjdzie. Dobra, zostawia jakąś tabliczkę, pewnie informuje Dave'a, że zabrała sobie trochę marchewek, tak podejrzewam, no bo tak wypada, wiecie, że tak niemiło jest kraść. Zabrałam marchewki, Milki, dobra, dobra, czyli zostawiła informację, dobra, tu się wypływa na górę, o co tu chodzi, ja pierwszy raz jestem tutaj w tym domku, ale dobra, idźmy w takim razie za nią. Zobaczmy, dokąd ona prowadzi, dokąd zmierza, prawda? Wchodzi do domu od Dave'a, dobra, ile ja mam poty jeszcze? 4,5 minuty, dobra, to jest... Wow, jakie tu są zdjęcia nasze! Milki, jakie zdjęcie! Dobra, nieważne, idziemy w takim razie dalej za nią, bo ona gdzieś tutaj zmierza, prawda, do nie wiem, kąt nawet. Chyba idzie do swojego domku, tak mi się wydaje, dobra, idzie gdzieś tutaj na górę. Dobra, idźmy za nią w takim razie, bo może znajdziemy coś ciekawego, może zaprowadzi nas do jakiejś fajnej... Ej, co to jest? Co jest grane? Ej, o co chodzi? Co to jest za dziura? Ej, co to jest? Ja to pierwszy raz widzę. Dobra, czekajcie, czekajcie. Wrzucam marchewki do środka. Po co? Po co tam wrzucam marchewki? Dobra, nieważne, nie wiem, o co chodzi. Dobra, zostawię jakąś tabliczkę. Pytanie, po co tabliczka tutaj i dlaczego tam wrzuciła marchewki, to mnie bardzo zastanawia. To jest może jakaś baza czy coś takiego? Marchewki codziennie po południu, Milki. Na co są te marchewki? Co tam jest na dole takiego, że ona marchewki tam zrzuca? Co jest grane? Dobra, idziemy w takim razie... Nie wiem, czy mam iść za nią, czy mam tam zerknąć na dół? Ja bym może tam poszedł? Czekajcie, ja zobaczę, gdzie ona pójdzie. Jak pójdzie do siebie do domku, to w takim razie tam na chwilę... Dobra, wchodzi do domku, to szybko robimy speedrun w takim razie. Schodzimy tam na dół, zobaczyć, co tam się kryje, bo mnie to za bardzo zaciekawiło, szczerze przyznam. Zjem sobie tylko mięso jeszcze, żeby mieć full tutaj... No co się z tym mięsem dzieje? Co jest? Jakieś zbagowane, to jest dobra, nieważne. Schodzimy na dół. Są te marchewki, ja to zamknę może, żeby to nie było podejrzane, żeby ona nie wiedziała, że ktoś tutaj zszedł. I mamy tak, mamy te marchewki. Dobra, co tutaj jest? Ej, co to jest za mi... Jak to jest ładnie? Co jest? Skrzynka jakaś pusta, jakaś ten, stojak na zbroję. Masa różnych rzeczy. Kolejna skrzynka, łóżko. To się rzutki nazywa. Lotki, rzutki, kurczę, nie wiem, jak ten jakiś kalendarz. Ej, kto tutaj mieszka? Co to jest za miejsce w ogóle? Jakieś ognisko w środku, co można na belce siąść. W ogóle, no mnie nie widać, że siedzę na tej belce, bo jestem niewidzialny przecież. Dobra, czekajcie, bo ja mam wrażenie, że marnuję tutaj tą potę. Zrzucam znowu te marchewki na dół, niech to tam jest, niech to nie jest podejrzane, że te marchewki znikły. Tak. O kurczę. Mam nadzieję, że to ona otworzyła, a nie ja. Że ja sobie kliknąłem, tylko dobra, nie jest to dla niej podejrzane, okej, okay, dobra. Czyli przyniosła dorzucić jeszcze trochę marchewek, okej. Okay. To jest dobra, tylko dla kogo to jest w ogóle? Co ona tam robi? Co to jest za baza w ogóle od niej? Ja nie rozumiem tego totalnie. Dobra, wejdźmy, przejdźmy tutaj, ona sobie otwiera te drzwi. Dobra, wejdźmy sobie, nie zamykam drzwi w takim razie, bo nie chcę, żeby było jakieś podejrzenie, że coś jest otwarte czy coś. Dobra, wejdźmy tutaj do niej. Ja mam dwie minuty, ostatnie potki mam, dwie ostatnie minuty. Dobra, co ona tutaj robi? Musimy szybko to zerknąć i zaraz, jak tylko minie czas, to szybko stąd uciekamy. W sensie, jak będzie tak 30 sekund, to uciekamy po prostu. Uciekamy szybko do Toast House'u i po prostu tam siedzimy, bo to nie ma sensu. Dobra, zobaczmy. Wziął jakieś arbuzy złote i rzuca sobie tutaj, dobra, nie wiem, o co chodzi totalnie. Dobra, idzie stąd. Czy zabrała te arbuzy? Zabrała te arbuzy, dobra. Czy ona te arbuzy też pójdzie zanieść gdzieś tam do tej dziury jakby, czy coś takiego? Nie wiem, dobra, chyba tam idzie znaleźć te arbuzy. Po co ona to tam wszystko rzuca? Czy ona to, czy to jest jakaś tajna baza, jakiś bunkier, czy coś tego typu? Minuta 20 mam jeszcze, więc mamy mało czasu. Dobra, wrzuca masę rzeczy tam wrzuca. Po co ona wrzuca tam jedzenie? Po co do tej dziury wrzuca jedzenie? Jeżeli wiecie cokolwiek o tym, widzowie, dajcie mi znać w komentarzu, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Dobra, zostawię znowu jakąś tabliczkę. Pytanie, co tym razem zostanie na niej napisane? Uwaga, uwaga, czekamy, czekamy, czekamy. Koniec marchewek na dziś. Okej. Dla kogo ona to rzuca? Nie rozumiem tego, ale zostało nam 50 sekund, więc ja myślę, że już będziemy zbliżać się powoli do końca, bo musimy już powoli zmykać, żeby po prostu nie zauważyć. Dobra, zadałem sobie obrażenia, mam nadzieję, że tego nie słyszała. Ona chyba, czy ona wraca do szpitala? Możliwe, że wraca do szpitala, nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale idzie gdzieś tam po auto chyba. Wiecie co, ja ją jeszcze pośledzę poza odcinkiem, gdzieś tam z dalej, o wiem gdzie, patrzcie, to jest najlepszy punkt widokowy tutaj, jaki można mieć. Idziemy sobie tutaj na górę, hop hop. Tutaj i uwaga, jesteśmy tutaj przy tym naszym oknie i stąd możemy obserwować, gdzie ona poszła. Jest tam koło tego wozu w tym momencie. Wóz mi się nie renderuje na taką odległość w ogóle. Dobra, jedzie tym autem, zaraz się pojawi to auto. O, jest. Teraz pytanie, gdzie ona tym pojedzie? Czy ona wraca tym do szpitala?
Nie, co jest, wjeżdża do domu bzyka wjechała. O co chodzi? Nie rozumiem tego totalnie, ale dobra, kończy mi się pota zaraz za 6 sekund, więc będzie mnie widać. Ona chyba wróci do szpitala, takie mam wrażenie, że ona tam idzie właśnie. Dobra, no ale słuchajcie, już jesteśmy widzialni, więc nie ma co, musimy przerwać to śledzenie, bo już by to było zbyt podejrzane, gdybym nie zobaczyła. A na tym odcinku no to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Przypominam, na drugim kanale jest Daily Vlogi, więc zapraszam. Linki są wszystkie oczywiście w opisie. Do zobaczenia jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa.